Dobry wieczór, dobry wieczór. Cześć, witajcie. Wygląda na to, że... Mam krzywą kamerę. Wygląda na to, że dałam radę wskoczyć. Zrobiłam jedną rzecz, weszłam na czas. W takim sensie, że weszłam przed czasem. I zrobiłam ręczną transmisję, w sensie rozpocznij ręcznie, a nie czekaj, aż się zacznie. I to jest chyba klucz do tego, żeby po prostu wskakiwać tutaj w to miejsce. Zwykle było tak, że do 15 minut Facebook pozwalał jeszcze rozpoczynać normalnie, ale możliwe, że jak ja wchodziłam załóżmy minutę po, to już wtedy nie mogłam zrobić live'a. Może to był powód. Także jest sukces. Słuchajcie, dzisiaj tworzymy kartkę na chrzest. W międzyczasie sprawdziłam, bo raz pisałam chrzest z dużej, raz z małej i potem sama zgłupiałam, jak to się pisze, czy lepiej z dużej, czy z małej. Chrzest święty na pewno z dużych liter widziałam najczęściej, ale czasami chrzest też się pisze z małej. Zobaczę tylko, czy mnie słychać. Chyba tak, dobra, byście napisali, gdyby nie było. No i sprawdziłam, że i tak można, że generalnie pisze się z małych liter wszelkie sakramenty, ale dla dodania wydarzeniu wyższej rangi można napisać z dużej, więc jak ktoś by się zastanawiał, to i małymi, i dużymi można. Napisy są najczęściej tak zrobione, że są właśnie te rangi podkreślone, czy to młodej parze, czy w dniu ślubu, czy właśnie w dniu chrztu świętego, czy pamiątka chrztu świętego, najczęściej to wszystko jest dużymi literami, także to taka ciekawostka. Dobra, witajcie, dajcie znać, czy tworzycie ze mną i jeszcze jedną informację będę potrzebować, nie wybrałam sobie papierów, bo zastanawiałam się, czy chcecie na chrzest dla dziewczyny, ale dla dziewczynki lub dla chłopczyka. Czy to nie ma różnicy, bo może nie ma. Ja mam akurat dodatki, te ostatnie raczej dziewczęce. Raczej chyba dla chłopczyka to by nie za bardzo pasowało. Na odwrót już prędzej, ale tak nie. Chociaż jak ktoś by chciał. Więc raczej myślałam o dziewczynce, ale w sumie pomyślałam, że się zapytam. Nie mam dla chłopczyka przygotowanych, chciałabym wlecieć. Ale dajcie znać, czy macie jakieś preferencje, bo jak nie macie, to zrobimy dla dziewczynki. A jak macie, to czekajcie, wyłączę, że skończyłam ćwiczyć. Zawsze zapomnę. Dopiero miałam trening i tak właśnie wszystko zawsze szybko. Tworzę z mapki, ale kartkę na ślub. Dobra, super, super, fajnie. W ogóle bardzo mi miło, że tu wpadacie i też tworzycie nawet inne rzeczy. Albo nawet nie tworzycie, też nie jest miło, jak jesteście i nie tworzycie, ale pamiętajcie, że jak macie możliwość, to trzeba tworzyć. No, także spoko. W końcu będę mogła oglądać. Tylko ogląda boom na urlopie. Aha, bo tylko na urlopie. Dobra, no to się cieszę, to cześć. Zrób obydwupłciową. To będzie trudne. Dobra, słuchajcie, zrobię taką w szarościach, ale może użyję bordo. Różu, nie. Dobra, to ja już nie wiem. Nie, bo zapytałam, teraz będziecie pisać, ale mi się wydaje, że ja po prostu wybiorę sobie takie właśnie w miarę neutralne. Nawet mogą być też szare, niebieskie, albo jakieś takie brudne, zgaszone. Chociaż to i tak bardziej dla dziewczynki by się nadawały. Ale zobaczę, może uda mi się dopasować niebieskie, może po prostu nie użyję tego arkusza. Tylko coś innego, chociaż chciałabym, bo jeszcze z niego nie tworzyłam. I to tak jest, że wy już macie i wytworzycie, a ja nie tworzę, bo nie mam kiedy. Więc tak na zmaganiach pomyślałam, że to będzie taka okazja, że będę mogła sobie trochę powycinać moich grafik, bo ostatnio naprawdę nie miałam za bardzo czasu. Tak poza tymi rzeczami, które robię, no to nie mam już nic aktualnie wolnego. Więc teraz mam okazję troszeczkę pociąć. W końcu coś zrobię. Bardzo się cieszę, Kasia. No to działa i będę czekała. W ogóle wszyscy, którzy piszą, że będą robić, to będę czekała na wasze prace. Albo gdzieś tam na fanpage'u u was, czy na profilach, czy na Instagramie. Albo też możecie, może nawet nie albo, ale też możecie wrzucić zawsze na Eunika Jedynak Inspiruje, na taką grupę. Tam się chwalimy i pokazujemy swoje prace. No i jak gdzieś tam wrzucacie, to mnie też oznaczcie, bo ja wtedy będę mogła. Bardzo często robię tak, że do relacji po prostu na Instagramie dodaję. Jak mnie oznaczycie, bo jak mnie oznaczycie, to nie mam takiej opcji udostępnij, a jak mnie oznaczycie, to mam opcję udostępnij i często jak tylko zdążę, bo to trwa 24 godziny, no i najczęściej robię tak, że staram się w jakichś takich blokach to zbijać, czyli jest ileś tam prac, ileś czegoś i nie zawsze zdążę, ale staram się pilnować tego. Zależy też, ile mam tych oznaczeń, bo jak jest bardzo dużo, no to siłą rzeczy nie dam rady wszystkich, ale ostatnio jest nawet spokojnie, więc jest szansa i mi też będzie bardzo miło. Czekaj, pod latarnią zawsze najciemniej, no nawet wiesz, to nie tak, że no tak to jest, ja już jestem na takim etapie troszkę, że coraz więcej wprowadzam produktów i po prostu fizycznie nie jestem w stanie ich przerabiać, nie? To nawet już nie chodzi o to, że szedł bez butów, bo czasem tak jest, chociaż ja staram się z tym walczyć i uważam, że szewc jednak powinien chodzić w butach. Gdzieś tam dajemy przykład, tak? Jeżeli my nie będziemy na przykład wręczać kartek, a będziemy chcieć sprzedawać,
no to, to trochę coś tu nie gra, tak? Jeżeli my robimy na przykład na zamówienie, no to sami też miło by było, gdybyśmy rodzinie, znajomym, bliskim też wręczali, nie? Jak tylko tam jest taka możliwość. Więc pilnujmy, żebyśmy chodzili w butach. Jak ty dzisiaj szybko mówisz. Po treningu jestem, zaraz tętno mi spadnie, to też będę wolniej może. Ja tylko słucham, u mnie tydzień zapraw. Dobrze, dobra, też tak czasem bywa, też tak bywa. Dobra, wydaje mi się, że już więcej nie potrzebuję chyba papieru, może jeszcze jakiś jeden znajdę. Taki neutralny, dobra. Postaram się za bardzo nie iść w róż. Już nie mam miejsca, więc na ziemię. Dzisiaj stoję, bo jako, że dopiero bardzo ćwiczyłam dużo, to nie chcę siadać, muszę troszeczkę się poruszać. Kiedyś robię theater card. O, spoko, super. To będę podpatrywać, w sensie szukać, czekać, jak gdzieś tam pokażesz nam. Ja rzadko robię teraz takie inne formy, a też mam zapisany taki cel na ten rok, żeby właśnie pobawić się różnymi formami, ale to jak się troszeczkę uspokoi. Teraz była paka się już uspokoiła, bo została wysłana i teraz będzie kurs biznesowy. Jak się skończy kurs biznesowy, to będzie kolejna edycja klubu i wtedy się będę uspokajała, bo teraz po prostu pędzę, bo się troszeczkę mi harmonogram poprzesuwał. A właśnie, póki pamiętam, jedną rzecz chcę Wam powiedzieć. Na fanpage'u wrzuciłam, tutaj gdzie jesteście, wrzuciłam taką ankietkę krótką, nie wiem czy widzieliście czy nie, tam jest dosłownie jedno pytanie. Kto tu smutny? Co to za buźka? Czy przypadkiem jakieś dziecko kliknęło? Jest ankietka wrzucona, jakie chcecie szkolenie takie najszybciej, takie darmowe, otwarte, które mogłabym zrobić, bo w ramach takiej kampanii edukacyjnej i promocyjnej kursu będę też sporo darmowych treści udostępniać i będę Was uczyć. Jak ktoś nie może sobie na kurs pozwolić biznesowy, no to na pewno sporo się nauczy z takich właśnie treści, które będę puszczać. No i mam w planach zrobić takie szkolenie, pełnoprawne szkolenie otwarte. I chciałam się zapytać, jaka jest taka najbardziej paląca potrzeba Wasza w tym momencie? Czy to jest bardziej tworzenie produktów, czy bardziej na przykład budowanie wizerunku marki, czy bardziej wiedzy na prac, czy bardziej budowanie strategii, czy bardziej gdzie sprzedawać, gdzie się promować? Tam jest ileś, już nie pamiętam, czy jest 8-9 propozycji, możecie też swoje dopisywać. I po prostu sprawdzam i to, co będzie miało najwięcej głosów, to na taki temat w ciągu dosłownie 2 tygodni będzie szkolenie. Także zachęcam, jak ktoś jeszcze nie uzupełniał, to żeby tam kliknąć. Jak ktoś na przykład będzie miał 2 albo 3, to dopuszczam tak, że można ileś razy uzupełnić, ale nie róbcie tak, że uzupełniacie 8 razy i za każdym, bo to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żebym gdzieś wybrała, widziała to, co najbardziej Wam po prostu jest potrzebne na teraz, tak? Takie najbardziej na już, czego potrzebujecie. Dobra, to chyba tyle tytułem wstępu. Dobrze, to robimy. Ja dziś w zestawie z pelikanem i nietoperzem. Ja nie rozumiem, czy to tak naprawdę, czy teraz coś wycinasz z grafik takich. Nietoperze jeszcze bym dopuściła, że jest pewnie w domu, ale pelikana to nie wiem, czy jest tak na żywo. Daj znać. Ciekawe. Dostałam dzisiaj pakę. Super. Dobra, Monika podsłuchuje, ogarnia mieszkanie. Dobrze. Ktoś tu nie wie, że mam live'a, to dzwonię. Dostałam dziś skrap pracy, a jak dobrze pójdzie, to będzie na stałe. Super, gratulacje. Jak będziesz chciała się więcej podzielić jakimś szczegółem, nie wiem, czy możesz, to ja chętnie zawsze ten się dowiem, albo cię wypytam po prostu na priv, jak to bywa. Słuchajcie, zacznę od wycięcia jakichś takich rzeczy, które mi się... Ja się muszę troszeczkę uspokoić, wiecie? W takim sensie uspokoić, że po ćwiczeniach jeszcze... Więc wytnę sobie 2-3 dosłownie takie neutralne elementy, które jest duże prawdopodobieństwo, że użyję. Czyli to będą serduszka, może ten konik też, albo baluniki. My dzisiaj w mapce, wyświetla się. My dzisiaj w mapce mamy tak naprawdę jeden element, albo jedną małą kompozycję elementów, więc też za bardzo nie będę mogła szaleć. Ale wiecie, mapka to jest taki drogowskaz, więc jak będzie mi pasowało dołożyć troszeczkę więcej, no to sobie tam dołożymy. Zobaczę, jeszcze nie wiem dokładnie, co z tej mapki mi wyjdzie dzisiaj. Zawsze sobie myślę, że fajnie mieć trochę czasu, żeby przemyśleć, a kończy się jak zawsze, że jest pędzenie prosto i dosłownie wpadam i muszę coś wymyślić. Ale to jest też, ma to swój urok. Ja trochę sobie ćwiczę też kreatywność. Wy widzicie, jak to wygląda mniej więcej w praktyce. Że trzeba zrobić pracę i się siada i się myśli, co tam zrobić, więc to mniej więcej tak to... Mam nadzieję, że mniej więcej tak to wygląda. Dobra. Kto tworzy z mapki? Bo chyba nie widziałam, że ktoś tworzy z mapki. Widziałam, że tworzycie inne prace. Albo zaprawiacie, albo sprzątacie. Ankieta uzupełniona. Dziękuję bardzo.
Moi tu już czasem pytają, a czemu nie zrobiłaś kartki? Ja myślałam, że już mi się przejadło. Ja też nie mam możliwości wszystkim, bo my mamy też i dużo bliskich, z którymi trzymamy gdzieś tam sobie bliższe relacje. Takich tam znajomych przyjaciół, też sporo rodziny. Ja mam w samej rodzinie od mojego rodzeństwa, zaraz wam policzę, ile tam jest dzieci. I każdy ma jakieś urodziny, nie? Przecież co roku. Poczekajcie, 4, 5, 6, 7, 8. No z dobra, 8 i plus moich dwóch jeszcze, to 10. Czyli samo to pokolenie moich dzieci to jest dziesiątka. Czyli już raz na miesiąc załóżmy. Plus jeszcze tam rodzeństwo, coś tam, plus przyjaciele. No nie zawsze, jak tylko mam możliwość, to robię, ale też sama... Nie zawsze się da tyle zrobić, ile by się chciało. To też muszą być wyrozumiali, bo być może po prostu się nie da. Chyba, że czas masz, no to wtedy masz znak, że możesz sobie śmiało dla nich przyjemność sprawiać. Ale to jest też miłe, jak ktoś chce, bo to znaczy, że te prace się podobają, nie? Podam tutaj, żeby odetchnąć trochę twórczo. Dobrze, dobrze. Centrum Kultury szukało edukatora w kategorii scrapbookingu, ale cudownie. Najpierw mam dwa warsztaty w sierpniu, a potem we wrześniu już regularnie. Super, gratulacje. Mega, 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 mega fajnie. No, widzicie, można, naprawdę można. Super, super. Ja tak sobie myślałam właśnie kiedyś, jak, bo ja brałam, nie wiem, czy kiedyś to mówiłam, ale nie pamiętam, czy tutaj na live'ie i nie wiem, czy wszyscy też pamiętają to, bo ja tak jak nie czułam się za bardzo artystką, no bo scrapbooking to, wiecie, taka sztuka użytkowa, bardziej to jakieś tam takie plastyczne działania, nie jestem po ASP i bardzo żałuję i się chciałam nawet dostać, ale się nie dostałam i cały czas myślę, że jeszcze może kiedyś pójdę, więc nie czuję się artystką, taką z prawdziwej krwi i kości. I sobie kiedyś pomyślałam, że spoko byłoby może w jakimś tym kierunku pójść, jeżeli chodzi o naukowe tutaj działania moje. Byłam na doktoracie zarządzania i pomyślałam, że może jednak nie zarządzanie, ale to długa historia tam z tym zarządzaniem, że zrezygnowałam ostatecznie, ale potem pomyślałam, że mogłabym właśnie w kwestii naszej branży. A potem pomyślałam, że może da się jakoś gdzieś tam podziałać, jeżeli chodzi właśnie o takie lokalne jakieś, nie wiem, czy kluby, czy domy mus, czy jakieś takie, wiecie, gminne ośrodki kultury. I trafił mi się konkurs na... To było wsparcie toruńskich artystów. Trafił mi się, ale powiedziałam. Był taki konkurs na wsparcie toruńskich artystów i można było aplikować o środki finansowe do takiego granta i trzeba było coś tam zaproponować, jakiś temat. No i zaproponowałam LO o Toruniu na Blade Ramie, które wykonałam i powstał z tego filmik i naprawdę super. I współpraca wyszła super i też była chęć, jeżeli tylko wszystko wróci do normy, to czy będę chciała kiedyś warsztat na przykład tam przeprowadzić, więc możliwe, że niedługo będziemy rozmawiać. Ale to takie, wiecie, jednorazowe. I wtedy tak sobie pomyślałam, że może faktycznie można by traktować to jako sztukę, bo tak wtedy poczułam, że jest szansa, że będziemy traktowani też może jako sztuka. Możecie dać znać, jakie są wasze przemyślenia. Czy czujecie, że jesteście artystami, artystkami? Czy czujecie, że scrapbooking to sztuka, czy nie? Jak tam to jest u was? Bo no, u mnie to wam właśnie opowiedziałam, jak to było. Dalej bym chciała w tym kierunku gdzieś tam się kształcić, ale zobaczymy. A myślałaś nad takim spotkaniem cyklicznym dla layoutów miesięcznie. Wiesz co, ja robię w klubie layouty miesięczne i powiem wam, czy myślałam, no to ja często myślę, co jeszcze mogłabym robić, albo co mogłabym robić inaczej, tylko ja bardzo już uważam, zanim sobie czegoś dołożę, bo my tu się spotykamy raz na tydzień, jest fajnie, a ja mam bardzo dużo obowiązków takich innych, które też mam regularnie. Co tydzień na przykład mam live'a takiego porannego, poniedziałek w klubie, co tydzień też. Co miesiąc tworzę LO w klubie, co miesiąc jest sesja pytań w klubie, co miesiąc jest wywiad w klubie. Są jeszcze, poczekajcie, z takich rzeczy, kiedyś miałam twórcze pogaduchy, ale to były na twórczych pogaduchach ewentualnie, mogłabym to jeszcze odświeżyć, ale po prostu przestałam mieć możliwości już czasowe i przerobowe, więc na razie projekt jest wstrzymany, twórczych pogaduch, bo też jeszcze gdzieś po drodze się jakieś tam zloty online dzieją, więc tam też jakieś warsztaty powstają przy okazji tego, mam też kursy, więc ogólnie bardzo dużo już się robi tego, a jak już się zdeklaruję, że coś robię regularnie, to naprawdę jest duże takie obciążenie moje. Takie czasowe, więc pomyślę, ja bym chciała, bo layouty to jest coś, co mi przypadło, podpadło i w ogóle polubiłam bardzo. Ja robię te moje layouty, nie wiem, czy kojarzycie. Jak ktoś jest, kto tutaj nie widział mojego layoutu, to wam zaraz pokażę. Tylko dajcie znać, bo może wszyscy znacie, to nie tam, nie będę wyciągać, bo są specyficzne dosyć. Dobra, serduszko jeszcze jedno. Ślubną do koperty. Dobra, Ewelina, dobra, dobra.
Ja przepisuję przepisnik, bo w starym się nim jeszcze. Dobrze. Ja założyłam kiedyś przepisnik i tam jest 5 przepisów na krzyż, a potem i tak wszystko robię na oko, a jak czegoś potrzebuję, to googluję, więc taka ze mnie pani domu. Może kiedyś znajdę czas, żeby to uporządkować. No, a to robienie na oko nie jest dobre najczęściej. W sensie zwykle jest, ale nie zawsze, to chciałam powiedzieć. Czasami się nie uda, na przykład ciasto napić. Znaczy uda się, no zjemy, ale to nie to. Zobaczę szybciutko komentarze, czy tutaj jest coś ważnego, a jak nie i czy to elo chcecie, bo ja muszę wiedzieć, czy muszę iść, bo teraz bym sobie poszła obok. Nie każdy artysta jest w szkole. No ja wiem, niby wiem, co tak jest. Pewnie, że sztuka uwalniania kreatywności to zawsze sztuka. Hej, jestem trochę spóźniona dzisiaj, tylko zrobię. Dobra. Scrapbooking jest sztuką zdecydowanie. No to super, że tak czujecie. Ja musiałam do tego dojrzeć chyba troszkę. Wydrukowałam zdjęcia, czyli jest progres. Dobrze. Życie na maszynie też może być sztuką. No faktycznie. Pokaż swoje. Dobra, to ja zaraz przyniosę. Zrobię to teraz. Mam tutaj jeden segregator pełen, ale tu będzie mi trudno wyciągnąć, więc dajcie mi sekundę. Daria, to był ten mój drugi segregator. Ten duży, tu leżał, brałem go. Aha. Magic. No dobra. Nie, poczekaj. Już nic, wezmę stąd. Dobra. Czyli jeden. Dobra, to jest coś takiego, tylko że będzie się świeciło, więc jeden wyciągnę. Dobra, nie będę każdego wyciągała, bo one się będą świecić. I tak zdjęcia się będą świeciły. Ja robię sobie takie layouty, które są mają więcej niż 3 zdjęcia albo 2, bo najczęściej layout ma 1, 2, 3, 5 zdjęć. Są różne pod to też szablony, można robić też bez szablonów, ale zwykle layout nie ma tylu zdjęć. Ale ja bardzo długo dochodziłam do tego, że uwielbiam zdjęcia, mam bardzo dużo zdjęć i gdybym miała decydować, jakie jedno na przykład, albo jakie 3 ozdobie z 1000 miesięcznie, no to to będzie bardzo niesprawiedliwe i w ogóle nie ma co zaczynać, bo chciałabym więcej, a też przestałam wywoływać zdjęcia, bo nie miałam czasu ich przerabiać na bieżąco. Mąż fotograf, wiecie, każde zdjęcie musi być przerobione przed wydrukiem, no, więc nie, czasowo to jest naprawdę bardzo absorbujące, więc taki kompromis wyszedł, czyli raz na miesiąc robię sobie layout, mam jakąś taką pamiąteczkę z takich chwil comiesięcznych, żeby sobie coś przypomnieć, coś odświeżyć, kto kiedy był, co się kiedy działo, no, jak wyglądaliśmy, jak wyglądało nasze mieszkanie, gdzie byliśmy na etapie artemisyjnym na przykład, no, więc to tak to wygląda, 30 na 30 w miarę około. Tak, 30. Te 30 czy 30. Część docinałam sobie tych kart, więc możliwe, że minimalnie tam po centymetra mniej, ale te już są. Z 2021 już są niedocinane. 2020 mam cały, 2021 też leci co miesiąc, więc. To nie są jakieś, wiecie, bardzo zdobione. To po prostu są jakieś takie malutkie dodatki, bo takie troszeczkę. No. Więc jakieś tak słoneczko, coś tam. Tu akurat poszalałam, zrobiłam kwiatki. Więc takie raz na miesiąc tworzę i właśnie ostatnio w środę miało być robione, też na żywo, ale program mi przestał działać i nie mogłam wywołać zdjęć. Ale chyba zobaczymy, czy dam radę, zrobię to w piątek. Dobra, wracamy. Wracamy, bo kartka nie powstanie. Zawsze podziwiam, że potrafisz być tak systematyczny. Wiesz co, w systematyczności pomaga, jak się deklarujesz. Ja to nie jest tak, że to ja się urodziłam i w ogóle jestem systematyczna, bo ja jestem noga i ja każdy habit tracker, który zaczynałam, albo jakąś nową metodę planowania, to po prostu porzucałam momentalnie. Nie jestem systematyczna. Do tego stopnia, że nie ma opcji na przykład na jakieś takie, wiecie, albo nie, nie będę o tym mówić, ale to możecie sobie wyobrazić, że mam problem w życiu, jak nie jestem systematyczna, z różnymi są kwestiami problemy, ale trzeba jakoś sobie radzić, więc bardzo jest ciężko dla mnie być systematyczną. A po prostu stwierdziłam, że robię na żywo, więc po prostu muszę, no nie ma takiej opcji, jak już powiedziałam, no to nie mogę się z tego wywinąć, więc robię. I to jest dla mnie taki bat, więc jeżeli wy potrzebujecie takiego bata, to trzeba sobie stworzyć, umówić się z kimś, albo też zapowiedzieć gdzieś u siebie na fanpage'u, że o, może pokażecie, co można robić scrapbookingowego. I to pytanie też, na ile chcecie dzielić się taką swoją intymnością trochę zdjęciową, no ale coś trzeba wymyślić, jeżeli chcecie robić, a ciężko jest się zmobilizować, to trzeba sobie po prostu wymyślić jakąś metodę. Dla mnie to były live'y, no i dzięki temu idzie. Dobra, działam, bo fajnie się gada, ale robota musi być zrobiona.
to odkładam. Baza jest tutaj. Baza jest w wymiarach 11.7x16.9 do koperty B6 i mapka jest w poziomie. Ja zostawię to sobie w poziomie, nie będę tutaj nic zmieniała. I co? Robimy sobie rameczki. Najpierw przymierzę, bo tych papierów tutaj, one są różnych producentów i są bardzo, bardzo różne. Nie wiem ostatecznie, jakie tutaj będą. Jak patrzę na mapkę, to tak naprawdę raz, dwa, ze trzy, cztery mogą być zastosowane. Ja nie lubię wielu papierów w jednym miejscu mieć, na jednej pracy. Staram się w dwóch, trzech to w maksie najczęściej zamykać, ale tutaj mamy tak pokazane, jakby można było ich mieć dużo. Więc zobaczę, czy to przejdzie. Dajcie mi sekundkę. Nie wiem, czy iść w takie brązy, a może pójdę w takie brązy. Czyli będzie taka neutralna trochę ta karteczka. To może faktycznie zrobiłabym to z UHK Galery. Lubiłam bardzo kiedyś, no nadal lubię, ale ja mam takie fazy na papiery, że bardzo, bardzo lubię, namiętnie tworzę, potem już kolejny wchodzi, więc kolejny namiętnie tworzę. Frosty Morning Slide i tutaj kiedyś pamiętam z tego robiłam jakieś prace dla tam na parapetówki albo dla tam imitacja takich cegiełek czy czegoś, chociaż to można różnie interpretować i tę stronę też lubiłam, w metryczkach często ją zresztą robię. Dobra, docinam, bo gadam, a się nic nie dzieje. Zobaczę tylko, troszeczkę sobie przytnę, bo te papiery one są z pudełeczka i one stoją bardzo długo, ja je wertuję, więc chcę tutaj mieć ostre te krawędzie. Mieć pewność, że będą tutaj w porządku. 6,5 na 4,5 cala, czyli troszeczkę mniej niż ma baza. Mieszczę się, nie mieszczę się. Tak muszę mieć, dobra. I pierwszą warstwę mamy. Zrobię sobie tak ze trzy warstwy, czyli będzie pierwsza warstwa ta, druga będzie biała, bo to będzie fajne rozjaśnienie pracy. Już tutaj biorę. A trzecia zaraz zobaczę, bo jeszcze nie wiem. 6 na przykład i 1/4. Przepraszam, bo dotknęłam mikrofonu. Nie wiem, czy to słychać. 6,1/4 i 4,1/4. Cześć, widzę, że wy tu gadu. Tak, tak. Może tak powinnam robić, że słuchajcie, się rozpędzamy tak, żeby osoby, które gdzieś tam musiały jeszcze coś pozałatwiać, zdążyły w sam raz 15 minut po rozpoczęciu. Trochę gadaliśmy i ja gadałam. Wypisaliście. I co? I dopiero zaczynam. Mam nadzieję, że się wyrobię. Dobrze, jest druga warstwa i trzecia warstwa, myślę, jaki dodać kolorek. Niebieskie nie będę szła, w niebieskie, bo to nie będzie pasowało. Zastanawiam się tutaj z Zoju, czy dać takie szarości właśnie jakieś. Potem, może być, bo to tło nie będzie w większości widoczne, więc ono gdzieś tam będzie przebijać, a na wierzchu będą kolejne. Dobra, to damy sobie to. Zobaczymy. Najwyżej nie pójdzie, ale myślę, że będzie spoko. 6 na 4. Zobaczymy, czy nie będzie za małe. Nie, będzie dobrze. Tutaj tylko troszeczkę muszę jeszcze przyciąć. I powinno być ok. Ja to od razu przykleję, żeby tutaj się nie zastanawiać. Tylko tak. Widzę, że tu mam troszeczkę zeszło mi. Więc tylko sobie przytnę. O. Od razu przykleję. To już będzie pierwszy etap zakończony. Jakaś, co się mówi? Do przodu o kawałeczek pójdziemy. I będę się czuła, że jeszcze nic nie zrobiłam, bo już będzie baza z tłem. Kwadrans akademicki na wejście, no. Czasem mi się przydaje. Dobra, to będzie na klej pierwsza warstwa, a dwie kolejne zrobimy sobie na taśmę 1,5 mm, czyli taką tą cieńszą. Żeby nie robić jakiejś hiperwarstwowej tej pracy, ale no mam nadzieję, że do kopertki się zmieści. Ja robię sobie takie bazy, żeby ta koperta P6. Ja wiem, że część osób z Was to słyszy już po raz 50, wybaczcie. Ale wiem, że czasami się można nie pamiętać, a też są osoby, które może akurat trafiły na live'a, kiedy nie mówiłam. Jak robię te bazy sobie, to robię je trochę mniejsze niż by się zmieściły w kopercie. Mogłyby być trochę większe jeszcze i też by się zmieściły. Ale robię sobie je trochę mniejsze i daję tam luzu po to, żeby kiedy idę trochę w górę, czyli ta praca jest bardziej warstwowa, no to ona, żeby mogła nadal się do tej koperty zmieścić. Wiadomo, że jak przesadzę, no to nie wepchnę na siłę, no ale wtedy to po prostu idzie do pudełka, a nie do koperty, ale staram się, właśnie baza jest minimalnie mniejsza, więc mogę troszeczkę do góry pójść. Koperta to przyjmie. Nie rozejdzie się. Ciachasz karteczkę, a mnie wzięło na makramę. O proszę. Nigdy nie robiłam nic z makramy. Mam nawet sznurek.
Ja, wiecie co, ja bym chciała pozaczynać wszystko, co ma związek ze sztuką, tak na serio. Więc czasami się zaopatruję, żeby sobie popróbować. Czasami popróbuję i spoko, mam zajawkę, na przykład pouring, a painting. Sobie popróbowałam i mi się bardzo spodobało, czyli malowanie obrazów to takie właśnie metodą taką lania. A czasami czekają te rzeczy. Nie widzę komentarzy, więc nie wiem, czy piszecie, czy akurat nie piszecie. Ciężko mi stwierdzić w sumie, bo mi skacze 86-47 osób, 86-43 i nie wiem w sumie ile jest i mam szare na żywo na szaro, dobra, już mam na czerwono, nie wiem, czy piszecie, czy nie. Dobra, a mnie wzięło na uszycie poszewki na poduszkę. Nieźle. Nie, na szycie powiem wam, że nie miałam chyba. Moja mama kiedyś szyła ciuszki, ale kiedyś szyła dlatego, że nie było, więc musiała sobie jakoś radzić. Ale na mnie to nie spadło jakoś. Chociaż bardzo bym chciała mieć tę umiejętność, żebym sobie na przykład jakąś super ekstra sukienkę, którą sobie zaprojektuję, to żebym zrobiła, ale to pewnie by życia zabrakło, żeby tak się wyszkolić na to, żeby tak móc sobie zrobić super rzeczy, bo zrobić jakąś tam taką prostszą rzecz, no to załóżmy, żebym się nauczyła, ale już robić jakieś takie, które bym chciała, jeszcze żeby ładnie wyglądały na mnie, to nie wiem, czy to się da. Dobrze, dobrze. Jak ktoś z was skończy pracę z mapki, to dajcie mi znać. To wtedy będzie ten moment, że postanowię bardzo, bardzo przyspieszyć, bo się wystraszę. Na razie chyba mam nadzieję, że jeszcze działacie. Jest trudno, jest trudno. I trzecia warstwa też będzie sobie szła na taśmę. Dzisiaj mało piszecie, albo nie dostaję tych komentarzy. Też może tak być, nie wiem. Zwykle nie nadążam, a dzisiaj z jednej strony się cieszę, bo nadążam, a z drugiej mam takie zmartwienie, że coś jest chyba nie tak. Więc może zaraz się dowiem. Zaraz się dowiem. Odpalę sobie drugi i sprawdzę po prostu. Czyli muszę skontrolować, czy na pewno wszystko jest w porządku. Na żywo. Czy mam te same komentarze? Nie mam. Oczywiście, że nie mam. Tak z innej beczki. Miałaś kiedyś inny kolor na paznokciach? Nudą wieją, nie? Nudą wieją, ale ciężko to powiedzieć. Wieją nudą moje paznokcie. Ciągle takie same. Miałam. Tak, jak sobie zobaczycie starsze zmagania mapkowe, to były. Więcej kiedyś różem operowałam, a mniej niebieskim. Ostatnio więcej operuję niebieskim. Różem bardzo malutko i różu na paznokciach już nie mam. Czasami mam ochotę zaszaleć i sobie zrobić coś innego. Ale tak sobie pomyślałam, że dopóki ta ochota nie jest taka, że muszę, no to sobie robię tak samo. I na razie tak jest. Myślałam, że ktoś zapyta, czy miałaś kiedyś inny kolor włosów? To dobra, zamieniam. Wybaczcie, tu mi stają komentarze. Nawet jak wyszłam i weszłam, to miałam cały czas te same. Trzeba mieć dwa telefony zawsze. Przy czym teraz daję ten starszy, co ma chyba z 5 lat już albo więcej. Służy mi tylko do dzwonienia i do udostępniania internetu na ten nowszy. Dobra. Wstąpił błąd. A ja chciałam sobie poczytać wasze komentarze. Dobra. Już. Słuchamy. 43. A ja na przykład mam 88 tutaj osób, więc jestem ciekawa. Kurde. No dobra. Niebieski to mój ulubiony kolor, więc to super. Ale tak z ciekawości tylko. Okej. Nie, spoko. Ja w ogóle jestem otwarta. Możecie mnie pytać o różne rzeczy. Ja to... Spoko. Ojeny. No, także tak to wygląda. Bardzo ubolewam, że mi paznokcie nie... W sensie rosną mi. Chciałam powiedzieć, nie chcą rosnąć. Rosną mi, ale ja dużo pakuję. Kartony, taśmy, wiecie, tu wykrojniki i one mi się po prostu niszczą. Nie ma tak, że ja bardzo uważam, tylko wiecie, lecę. Lecę i trochę za szybko może chcę. 89, dobra, dziękuję wam bardzo. Dobra, no to już wiem, coś mi tutaj skakało. Jedni szyją, inni makramują i cię słuchamy. Bardzo mi miło. Więc jak chcecie jakiś temat tutaj, żebyśmy sobie poomawiali, to dawajcie znać, żeby nie było tak, że ja tylko tak pitu. Może ktoś jeszcze skorzysta sobie bardziej. Hej, ja podam się tylko przywitać i pochwalić, że dziś obroniłam magisterkę. Gratulacje, Agnieszka. Gratulacje. Ten na temat Artemisii. Ojeny, super. Także lecę świętować, od jutra w końcu czas na tworzenie, nadrobienia mapy. Gratuluję. Mega. To ja też piję szampana dzisiaj chyba, co? Jak ty pijesz, to ja też. Nie wiem, czy pijesz, ale to pijemy wspólnie szampana.
Możemy na Messengerku się zadzwonić i sobie ten stukniemy. Super, gratuluję. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że nie było strasznie pisać o Artemisii. Jak już emocje opadną i nadrobisz sobie wszystkie rzeczy, to chętnie sobie z tobą tak bym pogadała, jak mogę. To, co możesz mi powiedzieć. Albo może możesz na przykład dać, żebym sobie poczytała. Bo to jest praca naukowa, więc chyba można. Chyba, że nie chcesz. To daj znać, bo ja to bardzo, bardzo jestem ciekawa. Pierwszy ręcznie w szarym mydle. Poznokcie będą twarde jak stal. I nie trenuj. No, dobrze. Zawsze jakaś podpowiedź. Dobrze, pomyślę. Ja już miałam taki etap lepszy. Chociaż nie wiem, czy chcę o moich poznokciach gadać, bo to jest taki temat, wiecie. No, są jakie są. I ubolewam, że nie są takie piękne, jak też tej skraperki, która pokazuje i warsztaty tworzy i ma takie piękne, długie. Ale no, tak już mam. Nie można mieć wszystkiego w życiu. Dobrze, lecimy dalej z mapką. Potrzebujemy napisu, potrzebujemy jeszcze kilku elementów tutaj i tak naprawdę są jakieś takie tutaj flagi, czy banerki, czy jakieś elementy. Mamy też tutaj taki większy dwa, czy poziom i prostokącik i kwadracik. I albo tasiemkę, albo jakiś też element sobie wytniemy z wykrojnika i napis. Więc ja wytnę napis, zobaczę w ogóle, czy nie jest wielki, chyba nie. Dzisiaj są takie napisy, ja się pytałam na Instagramie w relacjach, jakie chcecie nietypowe, no bo na chrzest no, też nie ma co tutaj wymyśleć na siłę jakichś nowych słów, bo napisy można nawet na ten sam, na przykład pamiątka Chrztu Świętego może być na 50 sposobów różnych i różne fonty i różne kombinacje, więc można się bawić, ale chodzi mi o to, co jest napisane i miałam różne propozycje i tutaj mamy tak, w dniu Chrztu Świętego i stałeś się dzieckiem Bożym. Oto była prośba, po prostu dostałam taką prośbę, czy mogę zrobić taki napis, więc stwierdziłam, że czemu nie. Ja sobie dzisiaj wykorzystam ten w dniu Chrztu Świętego, wytnę sobie go banerkiem. Dobra. Tutaj są. Chwilowo wykrojniki są tutaj, zanim jak tak je używam regularnie, to je tu wrzucam, jak się uzbiera trochę, to wtedy je porządkuję. To będzie chyba za duży. A mniejszy banerek mam chyba tutaj. Zaraz wracam. Tu mam taki, ale to jest za mały. A jeszcze miałam dwa rozmiary i widzicie, przydałby mi się teraz tu porządek. Nie ma. No dobra, wytnę sobie. Czekajcie, tu jest jeszcze jeden. Czy ja go używałam kiedyś ostatnio? Nie. No dobra, wytnę sobie ten duży. Albo po prostu utnę. Poczekajcie, zobaczę sobie tylko coś. Czy nie będzie przesada? Nie będzie przesada. Dobrze, może być taki. A jak znajdę, to sobie jeszcze dotnę, będzie mniejszy. A na razie wycinam duży. Uwielbiam te banerki, powiem wam, że jakoś tak, nie wiem, można oczywiście sobie gilotynką czy trymerem dociąć, ale jakoś te banerki z przeszyciami dają taki fajny efekt. Niby nic wielkiego i niby ciągle je używam, więc powinny się znudzić, ale się nie znudziły. I najczęściej właśnie napisy sobie nimi wycinam. Znajoma tworzy filcu i tam właśnie stosuje szaromydło i paznokcie bardzo się wzmocniły od tego czasu. O proszę. Wiecie co, muszę popróbować. Albo trochę sobie też poczytać może. Bo może to być tak, że takie jest działanie, albo po prostu z jakiegoś powodu jej to pomaga, nie? A może trudno takie stwierdzić. Ale może faktycznie coś tam mam. Maja, to szaromydło. Paznokcie nie są priorytetem, jeśli nie wykonujesz ich zawodowo. Tak jest moje zdanie, jeśli sprawia ci radość posiadanie kolorowych pazurków, to świetnie, tak trzymaj. Dziękuję. Zrobię pewnie, ale to musiałabym gdzieś tam pójść, żeby ktoś mi to i pewnie sobie przedłużyła wtedy. W sumie okres wakacyjny jest takim okresem szaleństw, nie? Może jeszcze zdążę, zobaczymy. Ale ja chyba nie chcę. Mnie jara to, że ja mogę na przykład mieć serię 50 filmików i mam te same paznokcie. Na przykład to mnie jara. Jara mnie też to, żeby mieć jakieś kolorowe, długie i wypaśne, ale to mnie nie jara niż to, żeby były takie po prostu rozpoznawalne, załóżmy w jakiś sposób, żeby gdzieś tam, jak ktoś tworzy, no nie zawsze też widać, ja akurat pokazuję twarz najczęściej, chociaż nie pamiętam czy zawsze, ale chyba tak, faktycznie. Ale czasami jak ktoś na przykład z paznokciami by było, no to załóżmy, że jak będą takie, to jest duże prawdopodobieństwo, że jak ktoś mnie zna, to będzie wiedział, że to ja tworzę, ale w
W sumie nie ma chyba tak, nie wiem, czy jest taki, taka sytuacja. No, dałyście mi do myślenia. To sobie może zaszaleję. Też lubię te banerki. Dłużej jest trochę, ale zobaczymy, co będzie dalej tutaj. Dobra, prostokącik, kwadracik, jakieś tutaj coś jest zwisającego. Zrobimy sobie z papierów tych, które już zostały użyte. Ja zawsze lubię powtórzyć papiery, te, które są, i gdzieś tam, żeby się przewijały. Zawsze mi się wydaje praca wtedy bardziej spójna, niż jakbym użyła na przykład 5 i każdy byłby inny. Nawet z tej samej kolekcji, czy tam producenta, ale jakby był każdy inny, to trochę byłoby mi to tak dziwnie. Ten paseczek mogę wykorzystać. Gdzieś sobie go przytnę tu. Nawet nie wiem, czy go jakoś specjalnie zdobić. Może dam tak na dół. Tutaj inny. No muszę dodać chyba inny. Chyba, że uda mi się ten właśnie z Zoju, tylko inny jego fragment zdobyć. Czekaj, co tu jest. Mam w ogóle jakieś odłożone jeszcze kawałki papierów, chyba jak sprzątałam. Więc może sobie zrobię to. O, tu jest jeszcze kawałeczek. Dobra, to są wcześniejsze. O, i tu jest jeszcze. Może się przydadzą. Zawsze skrawki się przydają przecież. Dobrze, zrobimy sobie tutaj kwadracik, tylko fajnie, żeby on jakoś kontrastował, więc może taki... Co? Pomyślę. Muszę pomyśleć chwilę, bo on powinien kontrastować od tła i kontrastować też od tego prostokącika. Więc coś tutaj... Dobra, będzie jeden, drugi i coś by tutaj sobie było u góry. Na razie to jest próba, ale myślę, że to nie zostanie. A jakbym dała... Bo pomyślałam w ogóle o wózeczku, ale nie zdążyłam go zmniejszyć, bo te moje wózeczki są tekturkowe wielkie i one po prostu są za duże. Tutaj by się nie pasowały. Mogą być jeszcze na przykład serca, ale serca też mam. Nie, to jest to za wielkie serce. Tu mam mniejsze serca. Mogę coś spróbować pofarbować, na przykład serduszka. Albo... Mamy jeszcze takie... To są też do klimatów dziecięcych jakichś takich, czy do LO, czy gdzieś tam do metry trzech elementy. Więc może ewentualnie coś z tego jeszcze bym zrobiła. Zaraz zobaczymy, bo muszę sobie tak to ułożyć, żeby też kolorki tutaj mi grały. Co niby mapka nie jest taka trudna jakoś, ale tak to zrobić, żeby to było ciekawie, to nie jest wcale takie proste. Muszę pomyśleć chwilę. Czekajcie. Ja teraz poluję na maszynkę w Action, jak będzie w promocji. Okej. Nie miałam zakrzona nigdy. Ja mam Big Shota i CZX-a Big Shota małego i mam też DP Craft tą dużą. W teorii mogłabym te testów kupić, ale w sumie już chyba odchodzę od tego, bo miałam taką fazę, przez to też mam dużo rzeczy w pracowni, że kupię do testów, porównam, nagram filmik, pokażę coś tam i potem nie mam za bardzo czasu na te rzeczy, albo czasami coś tam powiem, coś pokażę, a potem mam je zdublowane, albo nawet po 3. Dziurka czy do zaokrąglania rogów mam chyba 3, bo mam z Craftelier, mam z DP Craft i mam z Actiona. No i nie używam 3 na raz, nie wiadomo. Więc tak sobie trochę kusi, ale z drugiej strony nie wiem. Może jak te warsztaty stacjonarne bardziej się uruchomią, to wtedy będzie też powód, bo będzie można pokazać, wziąć ze sobą gdzieś tam te sprzęty, to też żebyście wy skorzystali. A na razie tak przestałam, bo nie mam już gdzie trzymać różnych rzeczy. Gwiazdka z dziurkami na sznurku. Można spróbować. Możemy spróbować, zaraz zobaczymy. Ciężko mi będzie teraz zawiesić. Mogłam faktycznie na to pierwsze, na to ostatnie tło, które kleiłam, zawiesić sznureczek, ale to będzie z pętelką. Dobra, muszę wprowadzić jeszcze jeden kolor jakiś. Albo to. Dobra, wytnę sobie z wykrójnika, żeby to było bardziej ozdobne. Wytnę sobie kwadracik z wykrójnika. Zaraz zobaczę, jakie mam dostępne. Mam na pewno z przeszyciami, mam jakieś takie. Czekaj. Wezmę, ale jest ciężkie. Normalnie mam wykrójniki obok, ale chwilowo miałam tutaj małe zmiany. I na ziemi leżą, już tak zostało. Niedługo będę sobie tutaj troszeczkę zmieniać na blacie, żeby mieć więcej miejsca de facto. Taki może być. Może być. No on nawet jest taki powiedzielany, patrzcie, w mapce. To niech będzie. Dzisiaj spróbuję. Akurat tak niechcący wyszło, że tak jak w mapce jest, takie tutaj postrzępione, tak może i nam wyjść. A prostokącik może też bym rzeczywiście wycięła, tylko teraz wszystko będzie z innej parafii.
bo to będzie ponacinane. Tu mamy banerki z przeszyciami. A tu patrz, co jest. Może uda mi się to jeszcze wyciąć mniejsze. Nie zauważyłam go. I jeszcze potrzebuję prostokącik. Prostokącik. Słuchajcie. Ten jest akurat mały. Nie, takiego długiego nie mam. Mam tylko z... Właśnie, mam z Lady E. Takie podłużne one są. Ale czy jakiś mi starczy? No dobra, zobaczę. Odkładam. O Boże, gdzie? Uważaj, żebyś nie uszkodzi. Dobra, wiesz co, wytnę sobie to. Tylko muszę nowy papier wziąć. Zobaczę, czy mam tu. Ale to mi zajmie troszeczkę, więc wezmę nowy arkusz. Bo wiem, gdzie mam. Nowy arkusz. Wytniemy sobie tu. Ile mamy czasu? Dobrze, nie jest źle. Nie jest źle, mogłoby być gorzej. Śliczny wykrojnik i równego kwadracika. Powiem wam, że bardzo mi się podobały. Ciężko mi się ich używa. W takim sensie, że wykrojniki spoko wyglądają, ale efekt zaraz wam zresztą pokażę. To nie jest tak, jakby się wydawało, że takie robi wow. Przynajmniej u mnie, może wam się to inaczej będzie widziało. Ale ciężko mi się tworzy po prostu pracę z użyciem tych wykrojników. Jakoś tak rzadko ich używam. Dobra, mamy prostokącik. Od razu wytnę mniej. A nie wytnę już, patrzcie. Nie wytnę. Tak miało być. Będzie większy napis. I tutaj damy ten kwadracik. Dobra. Teraz. Czytam sobie was. Akszonowa nie ma porównania, Kasia, ale daje radę. No to jak daje radę, to spoko. Dużo jest opinii też na różnych grupach, możecie sobie zobaczyć. Z tego co wiem, to chyba Akszon... stosunek jakości do ceny chyba spoko było. Ale to sobie musicie zobaczyć. No ja nie mam potrzeby na razie innej maszynki, więc na razie się trzymam na tej. W ogóle mam kupionego drugiego Sizzixa nowego, bo to jeszcze rok albo dwa lata temu kupiłam. Bo ten już naprawdę jest stary i bardzo go eksploatowałam. Ja miałam taki czas, gdzie bardzo dużo miałam zamówień i robiłam po prostu na ostatnią chwilę, bo już nie miałam jak i więc robiłam na przykład dzisiaj rano, na dzisiaj po południu był odbiór. I wtedy pomyślałam, jak mi walnie maszynka. Jeszcze robiłam też metryczki z wykrojniczków, literek i sobie pomyślałam, że jak mi maszynka padnie, to muszę mieć plan B, więc po prostu kupiłam drugą. Ale na razie jeszcze nie potrzebuję jej tam. Tam użyłam do kwiatków parę razy, bo wzięłam sobie ją do salonu. Ale na szczęście odpukać na razie działa. A płytki, no to nie, do płytki też wymieniam już. Ja mam w ogóle etapy, nawet nie wiem czy wiecie, bo tutaj mam dwie już w użyciu. Ta jest mniej zniszczona, więc jest do napisów, ta jest troszeczkę bardziej, chociaż no w miarę jeszcze się trzyma. I jest do elementów innych, a jeszcze miałam gdzieś inne. Ostatnio, czyli w ciągu pół roku, wywalałam chyba 3 albo 4 takie już powyginane, pęknięte, bo zawsze jeszcze kawałki mi się dawało. Ale potem pomyślałam, że to jest bez sensu. Jak mam inne, to chcę się męczyć, więc... No... Taka historia. Dobrze, kleję, bo to się nie zmieni i to się nie zmieni już. I napis się też nie zmieni. Chociaż tu jeszcze coś dojdzie, ale te dwa elementy już mogę przykleić. I jakąś gazę jeszcze zaraz pomyślimy. Czy koroneczkę. Czekajcie. Może koronkę zrobimy. To jest, koronka jest w tę stronę, to nie. To jest duża koronka, to nie. Zobaczę białą. Kurczę, że jej nie wyjęłam. To jest chyba kawałek. Dobra, to jest ta z taśmą. Z taśmą. Dobra, możliwe, że jej użyję. Jako tego paseczka. Tylko oczywiście mogłam wcześniej, wiecie. Czy ona jest... Nie myślałam. Bo mam tu mam białe światło, a tu mam żółte. I miałam jakieś takie cienie, ale jest chyba spoko. Mam jeszcze... Ja nie używam w ogóle tych rzeczy. Kiedyś używałam. Więcej, bo tworzyłam na zamówienia. I mi pozostawało dużo różnych rzeczy. I czasami się przydadzą, ale... Ale rzadko. Może kwiatuszki? Nie, zależy co będzie u góry jeszcze.
Nie, to taki kicz trochę. W sensie w moich oczach, ale nie wiem jak tam u was, którzy lubią. I dla niektórych to nie jest, a dla mnie troszeczkę, bo to błyszczy się, nie wiem czy to widać na kamerce. Tu jest taka cieniutka ta koronka. Zaraz zobaczę, czy mam tu jeszcze coś ciekawego. Ta się też błyszczy. Ale ona chyba nie będzie pasować. Chociaż zostawię, zobaczę. Dobra, o Akszonie widzę dyskusja i o maszynkach. Dobrze. Pomagajcie sobie, jak ktoś ma jakieś opinie, to śmiało się dzielcie. Tom chyba wezmę ostatecznie. Dobra. Okej, okay. Kleję najpierw kwadracik. Na 1,5 mm wszystko leci tutaj, nic nie będzie szło wyżej. Dopiero wpadłem, cześć Sławomir. Dobrze, tutaj dużo nie ma, na razie tylko tło, ale przyspieszamy już, bo jest 15 minut, więc muszę już tutaj przyspieszyć troszkę. Kamerę mam dzisiaj wysoko i tak sobie myślę, że chyba za wysoko. Stoję, to też jest powód, że jest wysoko, ale tak mam wrażenie, że ciągle patrzę się w dół, bo nadal mam wasze komentarze, więc... Widzicie, jak patrzę w dół niestety. Muszę sobie pomyśleć, jaką... Ona jest ruchoma na razie. Nie jest zamontowana. Zamontowana jest na razie ta u góry. Jest zamontowana troszeczkę inaczej. Nie wiem, czy ja zasłaniam wam na przykład głową od czasu do czasu, bo nie powinnam już. Mam nadzieję, że nie zasłaniam wam. Tu dam 1,5, a tutaj będę musiała dać 3, żeby się nam zgadzał. Żeby nam się poziomy zgadzały. Tak. Mniej więcej tu. Dobra. Czyli tu 3 mm, 3 mm i 3 mm. A tutaj 1,5. Jak można zamontować kamerę, żeby filmować z góry? Poczekajcie. Dobra. Ja to lubię. Jestem kobieta spontan po prostu. Zaraz wam pokażę. To jest takie robocze. Czekajcie. Co wy widzicie? Tu jest kamerka. Juhu! To jest druga, one są takie same. Ja mam zamontowany. To jest taki statyw chyba. Stary jakiś statyw od aparatu. I tu jest na wkrętkę, bo akurat pasował gwint. A to jest przywiercone po prostu. Mąż mi to przywiercił do półki. Jest statyw. On jest jeszcze regulowany, mogę sobie go wyciągać. Już on jest teraz na stałe, bo mi to pasuje. Ale dopóki nie był na stałe, to w sensie dopóki nie miałam takiego super widoku, że wiecie, sobie tam nie zasłaniam i tak dalej, to nie było to zamontowane na stałe, a teraz on już tutaj jest. I mam jeszcze podpięty selfie stick, który nie działał, do tego, że sobie tam wpinam czasami telefon i nagrywam zarówno kamerkę taką na komputer, jak i telefonem do szybkich relacji czasami. Także tam jest jeszcze wpięty, tak już, ale to już po prostu taśmą jakąś już zaczepiony. Nie statyw, tylko selfie stick, żebym sobie wpięła telefon, więc tu wszystko jest tak, wiecie, nie jest jakaś profeska, ale czekajcie, czemu to nie działa? O, dlatego mi nie działa. Musi się naładować. Miałam światełko jeszcze, ale mi nie działa. Brawo dla męża. No, przekażę, przekażę. Chociaż bym wam teraz nie zniknęła. Dzisiaj spontane idą. Nagrywanie filmików jest temat na szkolenie. No w ogóle tematów jest dużo. Mi też czasami dajcie znać. Często się zdjęcia, robienie zdjęć i obróbka zdjęć często się też pojawia w takich oczekiwaniach. Ja nawet kiedyś powiedziałam, że zrobię takie szkolenie w ramach kursu i miałam taki plan, ale ostatecznie możliwe, że zrobię to po prostu po kursie, bo teraz już nie zdążę. Nie wyrobię się ze wszystkim tak, żeby móc przeprowadzić kurs. Troszkę mi się zmieniały harmonogramy, troszkę, czyli troszkę to tak leciutko powiedziane. Bardzo mi się zmieniły harmonogramy, bo kurs miał być w maju, potem w czerwcu, a mamy lipiec i dopiero zacznę niedługo o nim mówić, więc zmieniło się dużo. Ale zrobimy. Jak ktoś potrzebuje takiej wiedzy na szybko, jak robić zdjęcia, to jest artykuł u mnie na blogu, jak robić, jak obrabiać, takie najważniejsze rzeczy. Ja w ogóle mam bloga, ale go ukryłam, bo tam dużo, długo się nic nie działo i nie chciałam, żeby tak wisiał. Ale artykuły, które tam są, one są w miarę pomocne. Więc jak sobie wpiszecie, jak robić dobre zdjęcia pracą w scrapbookingowym, tam Artemisia albo Unika Jedynak,
To wam wyskoczy w Google artykuł. Możecie sobie zobaczyć, jak ktoś jeszcze nie widział. To tam właśnie jest sporo takich wskazówek, takich na szybko. Dobra, tu muszę przykleić, ale nie robię tego na klej, bo się boję, że mi tu powycieka. Zrobię sobie to na taśmę dwustronną. Po prostu w jednym miejscu przyczepię i już będzie się trzymało. Bo tutaj dałam tylko, wiecie, tu się tego trzyma, a tu nie jest przyklejone u góry, więc szybciutko, dosłownie kawałek taśmy. Dwustronnej nie lubię takimi kawałeczkami przyczepiać, bo ciężko się to operuje. Ale mam nadzieję, że się da. Da się? Da się. Dobra. Hop. I tu. Już jest przyklejone. I co nam zostało? Koroneczka. No i koroneczka fajnie byłaby, wiecie co, troszeczkę mam ochotę zaryzykować i ją zrobić. Zrobić ją tak tu, żeby przechodziła i wtedy wnętrze będę mogła też zakleić. Po prostu to zakleję. Tu będzie tło. Zwykle nie robię tutaj tła, ale jak będzie tu koronka, to zrobię tu tło i tu i z tyłu i będzie też spoko. Nie lubię, gdy koronki się kończą takim, wiecie, farfoclem. Nawet jakbym super to przycięła, to i tak będą się troszeczkę pruszyły te boki, więc no zrobię tak. Zrobię tak po prostu, jak właśnie wam powiedziałam, czyli nie za dużo zostawię sobie tych boczków, mniej więcej tyle. I przykleję sobie na taśmę dwustronną z drugiej strony. Dobra. Z racji Diti potrzebowałam na szybko większego tła do zdjęć, kupiłam oklejny meblową w Biedronce. Można. Powiem wam, że to też zależy, to jest w ogóle temat rzeka, zdjęcia, obróbka, jakieś kompozycje, tła i tak dalej. Bo różne są też wasze preferencje, oczekiwania i tak dalej, różne formaty prac, niektórzy tworzą albumy wielgaśne, więc też potrzebują innego tła niż do kartek. Ja na przykład głównie tworzyłam kartki, chociaż teraz też tworzę większe prace, bo tworzę layouty na warsztaty, więc też już mam 3 namioty bezcieniowe, 3 rozmiary, bo po prostu się nie dało inaczej. Najmniejszy namiot już poszedł jako tło do tekturek, tam jest stałe tło, to niebieskie, to ostatnio robiłam. A ten średni jest właśnie do prac takich standardowych, a jak mam jakąś większą pracę, to fotografuję po prostu w tym większym, w 60. Ale nigdy jakoś nie miałam takich ambicji, żeby robić sobie kompozycje jakieś takie wielkie. Wielkie w sensie korale, koronki, wiecie, i prace. Dla mnie czas grał dużą rolę. Ja robiłam bardzo dużo prac i musiałam je po prostu szybko sfotografować i potrzebowałam foty pracy i tyle. Więc podziwiam osoby, które robią tła takie, wiecie, układane, bo to jest naprawdę sztuka, moim zdaniem. Więc ja mam takie po prostu proste, najprostsze tła. Koronkę tutaj dałam, ale to może był komentarz wcześniej. To sobie potem po prostu zakleję. Nie, tak to sobie pomyślałam. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale załóżmy, że jakieś. Dobra, zostały nam elementy, tutaj jeszcze kółeczko, zaraz, albo może być jakiś inny kształt, nie musi być kółeczko, ale jak mam kółeczko, to zrobię kółeczko i zawiesimy sobie coś, właśnie nie wiem, czy tą chmurkę, ona jest troszeczkę zbyt ciepły kolor ma w stosunku do tego, możliwe, że troszeczkę ją wybiela po prostu, ale najpierw sobie zrobię jeszcze kółeczko. Zniknęłam wam na chwilę, zniknęłam sobie tu. Kółeczko weźmiemy sobie, nawet może, to ma być niby tu. Myślę, czy nie dać dwóch. Się zmieszczą dwa. Dobrze. Będzie jedno kółeczko z tego bazowego papieru z pierwszego tła, a drugie kółeczko będzie, jak jeszcze mam. Na pewno mam nowy arkusz, ale chciałabym, kurde, się jakoś tutaj... będę brała pewnie nowy arkusz Zoju, ale nie mam już fragmentu chyba Zoju. Wszystko poszło. Dobra, to biorę nowy. Zoju mam tu. I wezmę sobie jakiś bielszy fragment, czyli ten tutaj. Na przykład. Dobrze, dwa kółeczka. Podkładeczki tu. Cześć, Wanda. Dopiero dotarłam od dentysty. Mam nadzieję, że wszystko w porządku już i że nie boli.
Albo jeszcze może zasilenie działa. Mój mąż bardzo lubi anegdoty opowiadać. Nie wiem, czy wam mogę na żywo. Muszę się zastanowić chwilę. Może wam opowiem na sam koniec, jak będzie czas. O dentyście. I o mnie, i o mężu. Którym teraz nie spaliło. A dobrze, już wiemy. Jaki rozmiar namiotu na początek do prac polecasz? Wiesz co, Magda, jak robisz głównie małe prace, to 40 wystarczy. 40 na 40 na 40. To jest takie typowo kartki, tam się mieszczą. Takie standardowe, bez problemu. I jest mały, nie zajmuje dużo miejsca i jest poręczny i w ogóle. Bo też pytanie, czy zawsze rozkładacie, składacie, bo ja na przykład rozłożyłam i on stał i miał swoje miejsce i po prostu wkładałam pracę, paliłam światło, fotografowałam, gasiłam światło i wychodziłam. Więc ja go nie składałam, więc mi zależało też na tym, żeby móc szybko zrobić zdjęcia i żeby ten namiot po prostu stał na stałe. No i 40 była super, bo zajmuje mało miejsca. Ale jak już zaczęłam robić większe prace, nawet już shadowbox, jak miałam fotografować, no to już był problem, bo jak chcę zrobić troszeczkę dalej, no to już nagle brakowało i boki się łapały, więc teraz mam 50 i wydaje mi się, że to jest taki optymalny rozmiar. Ale jeżeli robisz albumy, no to nawet w 50 może być problem już. Jeny, ale się wystraszyłam, coś tu się... Zepsuła mi się ta lampeczka. Coś tu nie łączy. Tududu. Więc jeżeli robisz duże albumy, na przykład, no to nawet 60 na 60 byłoby spoko. Dobra, nie działa. No, także wszystko zależy od prac. Ja wam mogę albo zrobić zdjęcia, kiedy zrobiłam zdjęcia na Insta, jak weszłam do 60, w sensie to było 60 i 40 chyba. Muszę powtórzyć to zdjęcie jeszcze, bo mam teraz już 3 namioty, więc może powtórzę z 3 rozmiarami, żeby zobaczyć po prostu, jak proporcje się mają, bo 40 i 60 to nie są zbliżone wartości, w sensie zbliżone gabaryty tych, czy jak to tam, kubatury tych namiotów. To w ogóle jest maluśki i wielgaśny, to się tak może wydawać. To tak jak mieć boksa 10 na 10 na 10 albo 20 na 20 na 20. To nie jest tylko trochę większy, tylko już jest tam dużo większy. Taśma. Także zależy głównie od tego, jakie prace, wielkość prac po prostu. I to, czy masz gdzie go rozkładać i czy będzie stał na stałe, czy będziesz sobie go składała. Bo jak nie masz za dużo miejsca, ale masz możliwość sobie rozłożyć duży, pofotografować i złożyć, no to duży też jest spoko. Ale jak nie ma potrzeby mieć dużego, to lepiej nie, bo ładniej się rozprasza światło jednak w mniejszych. Przy dużym też musi być dobre oświetlenie. Zobaczę, tylko czegoś nie porzuciłam. Nie przegapiłam. To chyba coś u góry, ktoś puka, nie wiem, czy słyszycie, a tam trójka dzieci mieszka. Słuchajcie, jakieś pukanie. Puszczę im potem ten fragment. Pozdrowienia, byliście na live'ie. Dobra, koło będzie gdzieś tu. Załóżmy, zobaczę, jak ta chmurka jeszcze będzie wyglądała tutaj. Nawet nie wiem, czy robić ten że to wisi. Ja bym chyba nie robiła, że wisi, bo też nie ma co sztucznie tego wieszać, jak to leży. No. Dobra, to mogę już przykleić. Będzie szło na klej, bo będę wsuwała pod koronkę tę większą część. Gdzieś tutaj, załóżmy. Tutaj fragmencik muszę podkleić. I to będzie, liczymy razem. Tu jest 1,5 i tu jest 1,5 i to jest 1,5, czyli 4,5 musi być. Czyli paseczek trójki, trójkę wezmę szerszą. Czy ja mam szerszą trójkę? Nie mam. A nie chcę mi się teraz iść. Nie, mam tutaj, czekajcie. Mam. Narnia zmieniła miejsce. Mam, biorę. Przez dzień ze sklepu. Do zapamiętania. To jest trójeczka i takiej samej szerokości jest też 1,5. Dobra. Kleimy razem. I sobie odklejamy. Co się dzieje z transmisją? To tylko u góry stukają. Kotlety może biją. Nie wiem, ale... Nie wiem, co tam się dzieje. Czekajcie. Tu będzie na pewno 4,5, ale jeszcze w jednym momencie musi być 3.
żeby to bardzo ładnie się tutaj nam zachowywało i nic się nie powyginało. Czyli tutaj daję 4,5, ale tu musi być 3. Więc biorę sobie trójeczkę. Zatrzymuję się. Ja mam podgląd i mi się... A spróbujcie wyjść i... Spróbuj grać na wyjść i wejść, bo może po prostu coś tam się wydziało. Albo burze idą i może gdzieś są jakieś zakłócenia na fali. Też tak może być. Dobra, będziemy się zbliżać ku końcowi. A, już jest w pół do. Dobrze, to teraz tak. Robimy chmurkę. Ja sobie ją trochę wybielę szybciutko. Albo ją posrebrzę. Tylko, że zaraz szarna srebrna chmurka. Może srebrną zrobimy? Co wy na to? Może być srebrna czy biała? Biała chyba ładniej by wyglądała. Tylko będę musiała ją tak z dwa razy dać na biało, żeby to się zachowało, że tak zrymuje. Dobra, i jeszcze dwa malutkie elemenciki po lewej stronie u góry. Zaraz sobie też zrobimy. Dobra. Właśnie zaczęło grzmieć. Ona to może być burza. No. Jest gdzieś zapisane, jaką masz drukarkę do zdjęć. Wiesz co? Canon PIX ma IP7250. Na pewno mówiłam, a czy zapisywałam to? Nie wiem. Muszę do polecajek tam wpisać, bo możliwe, że nie ma. Nie wiem. Nie pamiętam. W ogóle bardzo rzadko wchodzę w link polecajki. I dawno tam nic nie dopisywałam, więc muszę zobaczyć. Ale jej już nie produkują. Więc jej nie kupijcie. Ja żałuję, że kupiłam tylko jedną. Znaczy mam, ogólnie już teraz mam dwie, bo kupiliśmy już używaną i osobną głowicę. Czy tam, tak, głowicę chyba. I została wymieniona, więc mamy dwie. Ale nie kupicie ich normalnie. I w ogóle ja ją kupowałam za chyba 300 zł. A potem dochodziły do tysiaka nawet. Więc w ogóle temat... Nawet nie wiem, czy mi się chce do niego wracać, bo to po prostu straszna szkoda. Super jest ta drukara. Tak, jestem zadowolona, ale no mówię, ciężko ją po prostu kupić już teraz. Dobra, zrobiłam jedną warstwę i zaraz szybciutko zrobię jeszcze jedną. Troszeczkę jest bielej, ale... No to nie jest taka super kryjąca ta farba akrylowa, więc jeszcze raz. Jest pytanie o przykładki do wykrojników, czy naklejam z jednej strony czy z dwóch. Ja naklejam z jednej, z tego względu, że trochę bym się bała, żeby się zaczepiały po prostu, gdyby były obok siebie. I zaraz wam pokażę. One są po prostu tak. Żebym teraz sobie niczego tutaj nie strzeliła w kolano, że coś tu się wydarzy. Po prostu są, czekajcie, bo zahaczyłam. Są tak, to jest w ogóle krzywy wykrojnik. I one są, no one są wykrzywione. I one są, tu nie mają nic już. Po prostu sobie wiecie. I tak mi się nic nie zaczepia. Gdyby one były też z drugiej strony, to by po prostu jedne przylegały do drugich. I bym się bała, że wiecie, będą mi się... Albo te przyczepią się tam, albo te przyczepią się tu. I trochę bym się bała, że tak by było. Żeby się nawzajem po prostu ściągały. Więc ja mam z jednej strony. Ale nie wiem, jak ktoś ma z dwóch, to może napisać, czy rzeczywiście... Tak się dzieje, bo może po prostu mi się tylko wydaje. No ale logika podpowiada, że tak by mogło być, że jakieś takie mniejsze mogłyby sobie, wiecie, wędrować w jedną i w drugą. Ja bardziej mi się martwiła, że muszę ocierać i się tępić. Okej. Okay. Wiecie co, jeżeli chodzi o drukarę, to ja wam niestety nie powiem. Ja nie analizuję teraz rynku drukarek ostatnio. Musicie sobie zobaczyć. Jest sporo wątków i ja mam wrażenie, że ciągle regularnie powstają nowe wątki drukarkowe i zobaczcie sobie, scrapbooking jak zacząć na serio, scrapbooking poradzimy sobie, to są dwie największe grupy i tam jest dużo wątków, zróbcie sobie, wyszukaj drukarka albo drukarkę w lupce, szukaj i zaznaczcie koniecznie, że najwcześniejsze, czyli tam from recent, czyli te najwcześniejsze posty, żeby wam się wyświetliły i zobaczcie ostatnio kto co poleca i jakie są drukary, naprawdę dużo jest tematów już i zobaczcie, bo to od wielu czynników też zależy. Budżet, co będzie drukowane, jakie papiery i tak dalej musi mieć, bo to dużo czynników po prostu wpływa na to. Ale sobie muszę zobaczyć. Ja na przykład na grupie scrapbooking poradzimy sobie. Przeczytałam ileś tam lat temu, że ta drukarka jest spoko. I ją kupiłam i jest spoko. Niestety już jej nie ma, ale mi się akurat tak udało.
Jest pytanie, widzę, Sławomira. Czym malować tekturki, jak nie mam farby akrylowej i tej suszarki? Tekturki można wszystkim. Wszystkim, dosłownie wszystkim. Tylko nie można czymś tak, co jest bardzo mokre. W takim sensie, że na przykład jakbyś chciała polać mgiełki, to nie, bo nasączy, bo tekturka to jest karton taki prasowany. Ale na przykład ja psikam mgiełkami. Psikam mgiełkami, można suszarką suszyć też. Można zostawić do wyschnięcia. Jak się psiknie za dużo, no to troszeczkę się zniekształci albo się zniszczy tekturka. Ale jak się psiknie raz czy dwa, to kolor zostaje i nawet na powietrzu sobie. Teraz jak jest ciepło, to może nawet samo wyschnąć. Wszystkim można, naprawdę. Ja często używam na przykład jakichś takich enamel accents. To są takie półperełki w płynie. Normalnie można sobie pokrywać tuszami Distress, tuszami innymi wszelkimi. Myślę, że jakbym potarła pastel suchy o gąbeczkę na mokro i bym przetarła, to też bym to pokolorowała. To przyjmuje kolor, tak jak papier, więc można się pobawić. Ja robiłam kiedyś live'a w ramach twórczych pogadów i tam było kolorowanie tekturek. I to jest na grupie Unikedna, jak inspiruje, i na YouTube chyba też jest. Więc jak sobie zobaczysz twórcze pogaduchy, tam jest chyba tylko ich 7 albo 8 na moim YouTubie, to na pewno któryś to będzie właśnie o tekturkach. Można sobie tam zerknąć. Ostatnio odkryłam, że marker kredowy świetnie koloruje tekturki. No widzicie, można naprawdę wieloma różnymi... To co macie, to po prostu popróbujcie sobie na jakichś skrawkach. Jak ktoś robi u mnie zamówienie, to ja mogę dorzucać skrawki, jak mi dopiszecie. Więc skrawki są super też raz, że do dystansów, a dwa, że możecie sobie testować na nich różne rzeczy. Co przyjmuje kolor, jak i tak dalej. Nie wspominajcie o cenach, bo to co się dzieje, to jest po sezonie. No zgadzam się. I nic więcej nie mówię, bo zacznę po prostu się bulwersować i to się źle skończy. Na tym się niech się zakończy mój wywód. Kusi mnie trochę, żeby te serduszka kontrastowały. Ja wiem, że już nie ma czasu, ale dla dobra tej pracy, jeszcze chwilkę tu spędzę. Potrzebuję tylko czarny papier. Kawałeczek czarnego papieru zwykłego. Jak go zawołam, to może się ujawni. Tu gdzieś był kiedyś. Dobra, mogę nawet... Czarny. Dobra, mam. Jakiś mam skrawek. Spróbuję sobie podkleić od dołu. I zobaczę. Nie będę cały. Chociaż wiecie co, mogę całą chmurkę też zrobić. Czemu nie? Dobra, robię całą chmurkę. Czyli te kropeczki, bo kropeczki też są wypalane, to całe kropeczki będą. 2, 3. Bo jak przełożyłam chmurkę, to przebija to, co jest pod spodem. A to jest takie, wiecie, różne tam przebijają, ciemne i jasne. A tak to będzie jeden kolor przewijał i myślę, że będzie lepszy efekt. Tak. Nie, to nie musi być ładne, bo... Ładnie wycięte, bo wiecie, to ma być tylko podkładka. Dlatego tak sobie szybciutko tu jadę. I będzie pasować. Teraz się okaże. Dobra, jeszcze troszeczkę dotnę. Żeby na pewno tu nie wystawało. I na pewno jeszcze w jednym miejscu. I na pewno tu. Tu. I tu, dobra. Kleję sobie i dosłownie dwie jeszcze tutaj, dwa banerki takie sobie przykleimy jakieś i będzie już koniec. Hop. Chyba jest. W miarę jest. Dobra. I sobie chmureczkę przyklejam. Po prostu przyklejam ją. Nie będzie tutaj taśmy, bo to już jest dość wysoko. Już tu świętego. Dwa dosłownie banereczki. Mam gdzieś małe, tu miałam je wyciągnięte. O. Tutaj. Jeden większy, jeden mniejszy. Mniejszy mam tu. I tylko kolor mi został. Biały i taki. Może zobaczymy. Zrobię i zobaczę, czy będzie pasowało. Tutaj będzie... Taki i kawałek białego. Mogę stąd sobie. Dobra. Jeden i...
teraz będzie trzeba je trochę zawinąć. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś już była taka opcja, że je dosłownie zaginałam. Mocno trzeba. I tak o. Żeby nie było tutaj widocznego tego, wiecie, takiego... Może być, tak? Przyklejone po prostu, ale się wydaje, że jak jest zagięty, to po prostu trochę ładniej wygląda. Najpierw zobaczę, czy tak może być. Albo to jest nawet... A, to jest nawet wyżej, ale ja to chyba... Nie wiem, czy dawać tak wysoko. Może dam wyżej w sumie. Dobra, będzie wyżej. Gdzieś tu i... Jeszcze jeden. Ten jest niższy. Ja swoją pracę skończyłam! Super, Renata. Fajnie, bardzo się cieszę. Dobra. Kiedyś będę pierwsza. Kiedyś będę pierwsza. Może. Może dam radę. A na razie to jesteście szybsze. Szybsi. Bardzo dziękuję za skrawki. Poczucha doszła. Ekstra tekturki i grafiki. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo się cieszę. Jak komuś zapomniałam dołożyć, to mi napiszcie, proszę, to wam po prostu doślę, bo staram się zawsze wkładać, ale miałam takie przypadki, chyba dwa, że nie teraz, tylko wcześniej jeszcze, że po prostu zapomniałam. Ale wydaje mi się, że chyba jedną, podejrzewam, że jedna osoba nie dostała, bo była paczka wcześniej spakowana i dopiero potem dostałam informację o tych skrawkach, więc wydaje mi się, że tam to nie poszło, a tak to powinno chyba być. Mam dużo jeszcze skrawków. Dzisiaj znowu troszeczkę tych takich już bardzo takich ażurowych tych arkuszy. Tam, gdzie naprawdę mało jest tych skrawków, to wywaliliśmy, bo nie mam gdzie tego trzymać, więc chętnie się pozbędę. Jak ktoś coś zamawia, to po prostu trzeba dopisać w uwagach do zamówienia, że się chce takie skrawki Birmaty na dystansę i ja wtedy dorzucam do paki. Tyle, ile się mieści w kartonie. A jak się już nic nie mieści, bo na przykład jest na styk, to po prostu biorę większy karton i jakoś tam dokładam. 24 godziny doszło, Renata, jestem pod wrażeniem. To super. To temat rzeka w ogóle. DPD naprawdę działa szybko, aczkolwiek mam dwie wtopy z nimi i będzie reklamacja. Będą reklamacje, zobaczymy. Bo przyszły zwroty, a nie powinny i... No nieważne, nie, to nie temat na teraz. Ogólnie na 80 tam ileś paczek, to i tak w miarę jest ten. No ale nie powinno być w ogóle, moim zdaniem, w takich sytuacjach. Ale to już tam z nimi będę. Dobra, dobra, patrzę, czy coś jeszcze tutaj... chyba skończyłam, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy jeszcze... Zrobiłabym chyba jakieś tutaj jeszcze kropeczki, co? Takie... Tylko teraz za bardzo... Jeżeli już, to bym chyba rozjaśniła je. Albo świecących nie, drewnianych nie, albo o, takie właśnie tutaj. Bo wszystko jest w takich klimatach troszeczkę ciepłych. Muszę zbliżyć... O, tutaj bardziej będzie widać tą kartkę. Jeszcze na zdjęciu to będzie troszeczkę inaczej. Zobaczę, czy który tylko teraz dać odcień, ten czy ten chyba będzie bardziej pasował. Wiem, że nie ma w mapce, ale ja bardzo lubię i sobie po prostu dodam. Tak, tak i tak. Tu gdzieś takie kropeczki się pojawiają, więc może po prostu tak o. Dobra, koniec, lecę, słuchajcie, przedłużyłam znowu. Ale mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i że nie było nudy i że było spoko, sympatycznie. 99 osób jest nadal, to super, 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 że do końca jesteście. Bardzo dziękuję za dzisiaj i pamiętajcie, że jak ktoś tworzył z mapki pracę, to jest taki post specjalny na grupie Unika Jednak Inspiruje i wrzucajcie tam, oczywiście też w relacjach, jak tam wrzucicie, to jak mnie oznaczycie, to ja to potem puszczę, więc też zachęcam i zapraszam. Ja na Instagramie zawsze puszczam relacje. Więc ciężko mi jest oznaczać na fejsie, bo na fejsie nie oznaczam, bo oznaczam na Instagramie, więc jak ktoś jest na Insta, to stąd, a jak ktoś na Facebooku wrzuca tak po prostu jako post, no to ja wtedy tam skoczę z jakimś komentarzem. No i kicha, a witam na końcu. Opowiesz anegdotę o dentyście. Dobra, a tak anegdota. Dobra, to jeszcze anegdota i lecę. Nie sztuką jest zrobić kartkę z kwiatkami, ale bez jest. A to dziękuję. Uwielbiam, jak przedłużasz spotkanie. Dobra, anegdota i lecę. Jeżeli chodzi o anegdotę, to ja kiedyś miałam leczonych dużo zębów i miałam tam, nie wiem, kilka na raz, bo miałam takiego dentystę, że tam spoko było, nie ma sprawy, może zrobić 7 na raz na przykład, a ja tam byłam po takiej dłuższej przerwie i miałam po prostu tak całe tutaj znieczulenie. Nie działało mi po prostu pół twarzy później, przez tam cały dzień i odbieraliśmy Iwa z przedszkola jeszcze, Iwo wtedy był młodszy,
Mój mąż trochę syplenie, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś głos mojego męża, bo nie mówi w relacjach, on w ogóle tam się nie udziela raczej, czasem coś w tyle powie, ale ma takie świszczące trochę sy i pamiętam, że odbieraliśmy Iwa z przedszkola i była jeszcze wtedy pani logopeda i tam mieli jakieś zajęcia, no i pani chciała się pytać, czy my jesteśmy rodzicami Iwa. No i powiedzieliśmy, że tak, bo ona chciałaby pogadać, bo ma parę kwestii a propos właśnie wymowy. No i Damianek zaczął się odzywać, to tam wiecie, ja zaczęłam mówić połową twarzy i tak po prostu śmiesznie wyszło, że pani nas chciała tutaj poprosić, że nam wytłumaczy, bo dziecko nie do końca dobrze mówi, a po prostu dwóch takich weszło wykręconych, nie mówiących dobrze. No to wszystko, nie wiem, czy to było dla was śmieszne, dla nas to po prostu boki zrywać. Do teraz jak sobie pomyślę, to ta pani musiała po prostu tak sobie o nas pomyśleć, że coś jest z nami nie tak. Ale wyjaśniliśmy, znaczy ja wyjaśniłam, bo może to nie ma co. Koniec anegdoty, lecę, bo to był suchar pewnie. Fajna karteczka, dobra, dzięki, bardzo się cieszę. Jutro będą zdjęcia, widzimy się za tydzień. Będziemy się widzieć też jeszcze pewnie w międzyczasie, bo ja będę wskakiwać i w relacje wskakuję, teraz bardzo dużo mnie będzie, bo będę mówić o biznesie. Więc jak ktoś ma ochotę posłuchać trochę o budowaniu biznesu albo o cenie prac, o tym jak się zabrać za zakładanie swojej inicjatywy, bo nie chcę mówić o zakładaniu firmy, bo nie każdy też tę firmę teraz już założy, bo warto najpierw sobie przetestować pewne rzeczy, więc albo nie rejestrowo jak działacie, albo na razie się przygotowujecie. Jak są tu takie osoby, to... Dobra, cieszycie się i to jest śmieszne, to chociaż ktoś się śmiał, dobra, dwie osoby się śmiały, to nie było aż tak źle. To, tak jesteście zainteresowani, to będzie niedługo dużo różnych treści. Już parę postów się pojawiło, więc zapraszam, zachęcam do dyskusji i do udzielania się. Będę wam tam wyskakiwać z lodówki pewnie. Trzecia osoba się uśmiechała, dobra. Żaden sucher, takie anegdoty najlepsze, to się cieszę. Dobra, nie przedłużam, bo lecimy. Nie wiem, spać, kąpać się, coś tam pić. Kto co woli. Trzymajcie się cieplutko, cieszę się, że byliście tutaj ze mną w takiej dużej grupie tworzyliśmy, a teraz będę czekać na wasze prace teraz będę czekać. No, dobranoc, trzymajcie się, buziaki.